tvpodkarpacie.pl. Pożar samochodu osobowego, wyciągnięcie zakleszczonego kierowcy z pojazdu i akcja reanimacyjna. To rzeczywistość, z którą bardzo często do czynienia mają strażacy. We wszystkich tych zadaniach bardzo ważny jest czas realizacji oraz precyzja. Często minuty, a nawet sekundy mają niebagatelne znaczenie. Ćwiczenia pozwalają na dopracowanie każdego szczegółu. Myślę, że przy każdej akcji, jak i na ćwiczeniach, tak i przy zdarzeniu, to jest stres, czy tak, czy inaczej. Aczkolwiek trzeba zachować rozsądek i jakoś działać i udzielać tej pomocy poszkodowanym. Co więcej, strażacy państwowi ściśle współpracują z ochotnikami, aby ich kwalifikacje były na jak najwyższym poziomie. Na terenie naszego powiatu sanockiego funkcjonuje 16 jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I w tych wszystkich jednostek skupionych jest kilkaset osób, kilkuset strażaków, którzy spełniają wszelkie wymogi, które uprawniają ich do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednym z podstawowych wymogów udziału w działaniach jest przeszkolenie pożarnicze. Każdy strażak ochotnik, który rozpoczyna służbę w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej, zobligowany jest do odbycia szkolenia podstawowego, szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego, a dalej szkolenia z obszaru dowódczego. I aby ten potencjał ratowniczy, aby ten poziom wyszkolenia utrzymać jak na najwyższym poziomie, od pewnego czasu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku realizuje cykl doskonalenia zawodowego, który jest dedykowany właśnie dla członków ochotniczych straży pożarnych. Wspólne ćwiczenia strażaków w Sanockiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej są przeprowadzane cyklicznie. Tym razem swoje umiejętności sprawdzali ochotnicy z Komańczy, jednostki bardzo istotnej dla systemu ratowniczo-gaśniczego w naszym powiecie. Jest to niezwykle ważna dla nas jednostka z punktu widzenia operacyjnego zabezpieczenia powiatu, dlatego że zabezpiecza najbardziej wysunięte na południe części powiatu sanockiego, czyli są to tereny, do których niejednokrotnie czas dojazdu zastępów Państwowej Straży Pożarnej przekracza 1 godzinę. Więc i jednostka Komańczy, i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi, obydwie są zobligowane do tego, żeby podejmować działania albo samodzielnie, albo w pierwszej fazie, do momentu, kiedy nie dojadą inne służby, a przede wszystkim do czasu, kiedy nie dojadą zastępy z naszej jednostki. Strażacy wzięli udział w akcjach ratownictwa medycznego, technicznego czy wysokościowego. O ile strażacy z PSP mają do czynienia na co dzień z podobnymi zdarzeniami, o tyle ochotnicy zdecydowanie rzadziej. Niemniej ich praca jest równie istotna. Takie ćwiczenia są bardzo ważne z uwagi na doskonalenie umiejętności przez strażaków ratowników z tutejszej jednostki, jak i strażaków ochotników, którzy na co dzień współpracują i wspomagają nas w działaniach ratowniczych, gaśniczych na terenie naszego powiatu. Na pewno dodatkowe doświadczenie zdobywamy, możemy się dużo od nich nauczyć. I ogólnie myślę, że same plusy z takich spotkań i oby jak najwięcej takich spotkań by było. Które czynności są najważniejsze podczas podobnych akcji? Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie tej pierwszej pomocy poszkodowanym. To jest życie, jest najważniejsze jak w każdym wypadku, a jakieś tam rzeczy materialne to już jest drugoplanowa rzecz. Sobotnie ćwiczenia pozorowane to jednak nie wszystko. Strażacy z Komańczy zostali włączeni na dzień dzisiejszy w struktury naszego podziału bojowego i w momencie, kiedy zagrają dzwonki, kiedy dyżurny poinformuje o konkretnym zdarzeniu, oni równocześnie z nami wyjadą i równolegle z nami będą realizować zadania. A jeżeli nie, to do tego czasu stanowią element zabezpieczenia operacyjnego, podnoszą naszą gotowość. I warto w tym miejscu dodać, że właśnie w sobotnie popołudnie była prowadzona prawdziwa wspólna akcja podczas zdarzenia drogowego na ulicy Lipińskiego w Sanoku. Dobry strażak to taki strażak, który posiada odpowiednie przeszkolenie zawodowe, predyspozycje własne, osobiste, zaangażowanie, a także każdy ze strażaków, który brał w dzisiejszych ćwiczeniach, mam na myśli tutaj strażaków ochotników, posiada też przeprowadzone badania lekarskie, które są potwierdzone jego wysoką zdolnością i sprawnością fizyczną. Strażacka praca opiera się na pracy zespołowej. Nie ma takiej możliwości, żeby strażak w pojedynkę wykonał konkretne
konkretne zadania, a tych zadań jest naprawdę dużo, więc ta komunikacja musi stać na najwyższym poziomie i przede wszystkim zaufanie. Jeden ratownik musi ufać drugiemu ratownikowi, bo to faktycznie gwarantuje skuteczność naszych działań. Powie ktoś, że to wytarta formuła, ale jakże prawdziwa. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. TV Podkarpacie.pl